Dzień dobry, z tej strony Pixel. A to jest Rayman 2 na PC1. Tak, jest PC1, a PC2 to będzie rewolucja. PC2 to będzie rewolucja i dalej robimy Raymana 2. Gdyby jeszcze kontrolki nie chciały działać. Bym nie chciał działać kontrolki, ale... Aha, bo to góra dół się, a nie lewo prawo. Okej, okay, dobra, nieważne. Teraz po tylu latach, jak gram wreszcie, można powiedzieć, w tą grę w HD, a nie na małym ekranie PSP, wreszcie zauważam ten dither, jaki zrobili na PS1. Teraz wyjaśnię, o co chodzi z dither, co to jest, dla tych, co nie wiedzą. Tak. Sanktuarium, tam, kamiora. Wiem, ja wszystko wiem, ja przechodziłem tę grę milion razy. Przynajmniej tą część. Więc dither to jest... Nie powiem, że technologia, ale jest taka, można powiedzieć, sztuczka używana przez Sony. Ogólnie najbardziej jest to widoczne na grach PlayStation, ale... Nintendo 64 też to miało czasami. Jest to po prostu taki trik, że jak przybliżycie na przykład grę na PS1, to widzicie, że ona ma takie dosyć widoczne taki pattern kwadracikowy. Nie jest to, można powiedzieć, wina tekstur czy coś, że są niskiej jakości, bo to już swoją drogą, ale jest to, można powiedzieć, taki trik, dzięki któremu PS1 mógł więcej, jakby to powiedzieć, kolorów wyświetlać i jest to po prostu taka systemowa narzucona rzecz też czasami. Są patche do niektórych gier, żeby to... No, zaczniemy w ogóle poziom. Są patche, żeby to wyłączyć. Emulatory mają to wbudowane. Polecam bardzo to na Raymanie 1 włączyć sobie takie patche, bo to po prostu Rayman 1 wygląda niesamowicie i... Czemu nie mam kontrolki analogowej? Coś się zrąbało, ale biorąc... Bo w ogóle, to jest bardzo śmieszna rzecz, bo moje PS TV się zawsze crashuje, kiedy próbuję otworzyć ustawienie tutaj do gier na PS1, więc może i mam tutaj teraz sterowanie strzałkami, ale tam już walić to wolę. Z dwojga złego wolę to, niż po prostu, żeby mi się konsola cała skraszowała w środku nagrania. Nie wiem tak naprawdę, co jest tego... można powiedzieć... co jest tego przyczyną? Reinstalowałem... Nie mogę nazwać tego emulator, ale launcher PSP. Dzisiaj i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I teraz nasz goni druga... druga rakieta. Więc to jest fajny myk w Raymanie 2, że tak się... Taka właśnie taka rakieta, bo tak z dupy wodzi sobie na nóżkach. Musimy ją ujeżdżać. Jedno, co mi się nie podoba w tej rakiecie, to jak zaczyna nas gonić ta druga, to musimy ją po prostu... wiecie, tak łazić z jednej na drugą, żeby ją po prostu zgubić czy coś. I to jest zdenerwujące. O! Zrzuciłem! Nie zrzuciłem! Byłem święcie przekonany, że ją zrzuciłem. Chyba, że ją naprawdę już zrzuciłem. Tylko gra ma coś takiego, że sprawdza, czy się ma ją za sobą i spełni ją automatycznie. Bo to też jest rzecz, która może być. Której bym się nie zdziwił, szczerze. Taki jeden z poziomów pierwszych, a już lamy, tak.
Właśnie nie rozumiem, dlaczego ona sobie tak bardzo nie radzi wschodzeniem, jakby to nazwać, no na boki. Nie, tylko... Dobra, ale zebrałem przynajmniej wszystkie lumy. To jest chyba... Wydaje mi się, że to jest troszeczkę trudniejsze do zrobienia, jak się nie ma analoga dostępnego. To jest nerwujące, że wiecie, no, mam dostępny analog, tego go nie mogę używać, bo nie jest to włączone, a się boję w ogóle wchodzić w ustawienia, żeby mi się gra nie skraszowała. Znaczy konsola w sumie. Cyk, cyk, cyk. Ło. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Na A, na A. Na A. Easy. First try. I wywalone. Dobra. A teraz proszę sterowanie kamerą, dziękuję. Ty mi możesz rozwalić to przejście. Teraz chyba nie będę mógł za bardzo mieć z tego... A nie, mogę. To chyba tylko z wersji... Nie, to chyba można tu od razu wejść. Albo nie? Nie pamiętam, jak to było w wersji podstawowej. Ha! I on nawet nie może wycelować mnie. Ale frajer. Frajer pompka. Tylko teraz musimy tą rakietę nieszczęsną tu wytentegować. Nie. Nie walniesz we mnie. Nie walniesz we mnie! O Jezu. To było... Nie spodziewałem się, że tak szybko to się stało. Nie? Nie? Sterowanie nią jest okropne. To jest akurat w każdej wersji. Wydaje mi się, że w Revolution chyba było lepsze. Za to. Takie mam... Małe wrażenie. O, teraz Clark tutaj będzie. Wszyscy dobrze znamy Clarka, raz w ogóle czadowo. Clark, so it was you who wiped out all these pirates. Only 20 pirates against you, they didn't stand a chance. Hello, little buddy, you wanna arm wrestle? Hey, you don't look so good, are you hurt? Must have swallowed something bad for me. To get better, I need some life potion. It's hidden in the kingdom of the dead. It's said that the door to the kingdom is near here. But I'm too weak to reach it. Near here. Hold on. I'm going to find the entrance and bring back the elixir. Thanks, little buddy. Okay. Najlepsze jest to, że no, to oczywiście no, wszyscy dobrze wiemy, że ta wersja jest bardzo zmieniona, ale w wersji podstawowej jest niby to, że no, Clark wam podaje tam hasło do tego, można powiedzieć, miejsca i wtedy idziecie do Giano i jest wszystko pięknie, ładnie. I to jest całkiem... Wydaje mi się, że w Raymanie właśnie w innych wersjach to dużo lepiej zrobili. No bo jednak daje to taką, można powiedzieć, pełność świata, że wiecie, że nie, że o, to jest kolejny poziom yellow, tylko, no dobra, musisz się wrócić do tamtej krainy, bo tam jest ten gościu, do którego musisz zagadać, żeby przejść do tego poziomu, który, z którego już musisz, no, który ci da tą rzecz potrzebną. A tutaj to takie... No, a Cave of Bad Dreams to równie dobrze, to może być byle gdzie, whatever. No bo niby to chyba w Raymanie dwójce ogólnie jest przedstawione, że to jest po prostu taki wymiar. A w wersji PS1 to właśnie technicznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że jest kraina gdzieś w... gdzieś tutaj na świecie Raymana. Więc to jest według mnie zmiana taka niefajna.
względem innych wersji. No, wprost to bym wpadł. Proszę spoczy. Jest wpaść w macki. Czy to nie są macki, tylko... nie pamiętam, jak to się nazywa. Łodygi z kolcami. Może sobie kiedyś przypomnę. Na pewno jest bluszcz. Ciernie to są, tak. Właśnie zręba. A jednak nie. Hehe. Dużo bardziej, szczerze, jakbyście mi przedstawili tą wersję, jak oryginalnie bym, wiecie, w życiu bym nie grał w Raymana dwójkę, tylko byście mi przedstawili tą wersję i dali mi po prostu do wyboru platformy, na jakiej wyszło Rayman 2, co nie? W sensie wszystkie. Opisali mi dokładnie całą tą grę względem innych wersji i powiedzieli mi, na co bym wybrał, że ta wersja jest. No to szczerze powiedziawszy, ja już bym bardziej się... dużo bardziej bym sądził, że to wersja na DS-a jest, niż na PS1. No bo, nie powiecie mi, że kurde, DS dał radę wyciągnąć całego Raymana dwójka, a PS1 tylko właśnie tą skróconą wersję. I pod pierwszym odcinkiem był jeden właśnie dobry komentarz z tym, że bodajże od Blue Plumbera, teraz miałem do Discorda, był moderator, no napisał, że sądzi, że jednak koszt pełnej gry, a voice acting to nie była dobra decyzja. I bardzo się z tym zgodzę, bo to jest, sądzę, że właśnie kompromis, który jest dosyć słaby. Już pominę sam fakt, że według mnie voice acting w wersji PS1 Raymana 2 nie jest też taki dobry, to jeszcze właśnie dodatkowo takie... no... tak nie macie jednej trzeciej gry i elo, i się z tym pogódźcie. Nie, no trochę to jest dla mnie głupie po prostu. A nie było tak ogrywać sobie całego Raymana. Dwójeczka na PS1. No wiecie, niby ten voice acting to jest fajna rzecz w ogóle. I na pewno wiele dzieciaków, wydaje mi się, że mają nostalgię dla tego voice actingu. Ale no, tak koszt gry, żeby mieć ten voice acting, to tak jakbyśmy powiedzcie, no wiecie, mieli powiedzmy wersję, nie wiem, Nintendo 64 Resident Evil, który ma niższe jakości grafiki. Nie ma voice actingu, ale jest cała gra, a PS1 wersja ma, nie wiem, wyższej jakości grafiki i w ogóle i voice acting, ale połowy gry nie ma. No to jak, no to gdyby jakaś, powiedzmy, osoba chociaż z 10 punktami IQ, jakby na to popatrzyła, to by pomyślała sobie, że to jest, że ktoś sobie jakieś jaja robi i naturalnie by wybrała wersję Nintendo 64. Ja to właśnie tak widzę w sytuacji z Raymanem 2. Ale no niestety niektórzy pewnie już mieli PS1 dawno, bo o, jest tutaj, powiedzmy, Crash, jest tutaj... chociaż Spiro... Rayman 2 wyszedł w 99 bodajże, Spiro... nie no, Spiro chyba w 98, jeśli dobrze pamiętam. Więc by się zgadzało, więc o, mamy tutaj Spiro, mam tutaj... powiedzmy najlepszą wersję Raymana 1. Mamy tutaj, kurde, Crasha. Jest wszystko fajnie
I kurde, Rayman 2 zostaje zapowiedziany. Kurde, no to oczywiście wersja na PS1, skoro była najlepsza Raymana 1, to na pewno Raymana 2 to już w ogóle rozwali kosmos, a? Co takiego, no jak Polska, co? Szkoda mi w sumie ludzi, którzy tak... Kurde, Rayman 2 na PS1, to będzie coś. My dostaliśmy wpierw najlepiej na PS1, to teraz... Pewnie też dostaniemy najlepiej. Dobrze, z Raymanem 3 nie powtórzyli czegoś takiego, że jakaś wersja była najlepsza. Znaczy wiadomo, wersja jakaś tam jest najlepsza do speedrunu bodajże GameCube'owa, ale tak, żeby ogólnie była najlepsza, to technicznie rzecz biorąc nie ma. No chyba, że żyjecie w Polsce, no to wiadomo, że wersja pixelowa najlepsza był polski dubbing. No szkoda. No nawet technicznie Rayman 3 HD nie poszedł tą drogą, więc no wiadomo, no fajnie jest mieć ten widescreen, wiecie, natywny, chociaż w każdej wersji można go poza Xboxowej oryginalnej włączyć. Znaczy teraz w Xboxowej wersji ktoś zrobił patcha, więc to też jest fajne, ale to wiecie, nie jest oficjalne. Ale no wiecie, no tak naprawdę, czy zagrać się w Raymana 3 HD, czy tak naprawdę w jaką inną wersję Raymana, to nie ma różnicy za bardzo. Więc fajnie, że też nie zrobili czegoś takiego z Raymanem 3. Liczymy tu oczywiście proto na Game Boy Advance i Engage'a. A co drogą Raymana 3 na Game Boy Advance i Engage'a w sumie idą też tą drogą, że wiecie. Tak naprawdę i jak zagracie i na tym sprzęcie, to jest ta sama gra. Tylko wiadomo, no Engage to ma trochę inne wyświetlanie, ale to jest w zasadzie ta sama gra. Jest plus dla nich, I guess. Tylko właśnie to też mnie trochę boli, że Rayman 3 HD aż tak bardzo nie ma... Można powiedzieć, że ujmuje Raymanowi 3. Bo wiecie, nie ma tych śmiesznych filmików, które... były w oryginalnej wersji, nie wiem czemu w sumie, zapewne nie chciało im się ich remasterować, albo nie mieli już ich oryginalnych plików. Tylko są te scrapbooki, jest ten scrapbook z Origins. Tekstury niektóre są w ogóle do góry nogami i w ogóle nie pasują do niczego, więc... O Raymanie 3 HD mógłbym gadać godzinami, dlaczego nie jest to dobra wersja tej gry. A z Raymanem 2 to powiedziałbym, że trudniej to jest. No bo tak powiedzmy bazowy Rayman 2 to wiadomo, no powiedziałbym, że wersja Dreamcastowa, ewentualnie PC, a tak nie, no to chyba zależy od człowieka, bo niektórzy lubią Revolution, ale niektórzy dużo bardziej wolą wersję klasyczną i jakąś tam, powiedzmy, to już zależne od osoby w zasadzie jest. Chociaż tak to mnie w sumie śmieszy, że nie licząc tak naprawdę wersji na iOS-a, która i tak już tak naprawdę nie jest wspierana nawet, to nie ma tak naprawdę ani jednej wersji z widescreenem Raymana 2 poza wersją na Dreamcasta. No bo wiadomo, teraz to są patche na wszystko, że Revolution ma widescreen, Dreamcast ma, boże, Dreamcast ma widescreen, PC ma widescreen, PS1 nawet jak się odpali na emulatorze, to ma widescreen. No wszystko ma widescreen, no. Można by się kłócić, że Rayman 2 na 3DS-a ma widescreen, ale aspect ratio 3DS-a nie jest 16:9, więc nie jest widescreen. Jedyne co, to chyba Raymana DS nie da się odpalić w widescreen. Chociaż sądzę, że pewnie ktoś też zna to, znajdzie prędzej czy później jakiś myk, że tak powiem. Chyba, że już jest, tylko ja o tym nie słyszałem nigdy. Teraz to się wszystko da, kurde. Z hakami i tak dalej. Dobra, i cyk. Walka z Janu to w sumie...
Ja już mówię tak naprawdę. Muscle memory to już tutaj wszystko jest. Kurde. Całą tą grę tak naprawdę robię z muscle memory, chociaż nie. Nie przychodziłem jej już dobre te parę lat. To jednak nadal ta pamięć została. Bo będąc szczery, jak odkryłem jej istnienie, to zagrywałem się w nią na PSP. No bo wiecie, ja byłem trochę takim zagorzałym fanem PSP, jeszcze Rayman taki, kurde, przenośny Rayman 2. To ja byłem w niebo wzięty. I teraz sądzę, że pewnie jakbym miał Switcha, to też bym był z tym, miałbym z tym obsesję, że wiecie, jakaś moja ulubiona gra jest i kurde, jest na więc po części rozumiem fanów Switcha, którzy, znaczy ludzi, którzy mają Switcha, że kurde, moja ulubiona gra jest teraz przenośna, mogę ją sobie grać wszędzie i to jest takie fajne. Ja to rozumiem, tylko że czasem to jest zdarzające. Wiecie, ja rozumiem, ja bym wszystkie moje ulubione gry chciał przenośnie mieć. Ba, jakby kurde, zaraz tutaj Sony wyszło, dobra, skoro Spider-Man miał taki sukces na PS4, to robimy strasznie zdowngradowaną, ale to nadal jest Spider-Man PS4 na Wicie. To kurde, ja bym zaraz po prostu szedł kupić ją. Ale jak... No wiecie, tak błaga się każdych deweloperów o to, żeby mieć wersję na Switcha czy na coś, to już trochę słabe, to jest denerwujące już. Ale rozumiem, po części. Kurde, jaki to jest świetny soundtrack. Ale nie ma tu oczywiście opcji wybrania złota czy eliksiru. Jakieś chyba. Kolejna zmiana, która według mnie była głupia. Mogli spokojnie sobie machnąć ten wybór i byłoby fajnie. This is the elixir of life. Hold on to it with great care. Thank you.